Ci z Was, którzy śledzą mój kanał od jakiegoś czasu, pewnie doskonale wiedzą, że absolutnie uwielbiam pierwszego Ant-Mana. Mało kto wierzył, że wyjdzie z tego filmu cokolwiek dobrego, a powstała nie tylko sympatyczna, ale i nader wyrazista produkcja. Z jednej strony czerpiąca garściami z gatunku heist movie, a z drugiej bawiąca się konceptem bohatera potrafiącego się zmniejszać do rozmiaru mrówki oraz potrafiącego te mrówki kontrolować. Największą zaletą okazał się jednak, jak to często w filmach Marvela bywa, casting, dzięki któremu to wszystko naprawdę pięknie zagrało. Do tego Scott Lang, nasz protagonista, miał gdzieś ratowanie świata. Zresztą nikt chyba by go nie nazwał kompetentnym do tego zadania. No nie, jego jedyną ambicją była chęć bycia dobrym ojcem dla przeuroczej Cassie. Sami więc rozumiecie, że na dwójkę czekałem jak na zbawienie. Szczególnie, że w międzyczasie dostaliśmy też występ Scotta Langa w Civil War, który moim zdaniem wypadł rewelacyjnie. Jak zatem prezentuje się sequel? Chujowo. I jasne, większość rzeczy, które robiły roboty w pierwszym filmie, jest i tutaj. Paul Rudd w roli Langa ma jeszcze więcej miejsca na komediowe popisy i widać, że tylko na to czekał. Rola córki Langa jest nieco większa, więcej jest też Louisa, a do zabawy w pomniejszanie oraz powiększanie dołącza Hope Van Dyne, czyli Wasp. Zatem zamiast jednego protagonisty mamy dwoje. Także no na papierze wszystko wygląda spoko, prawda? I wydaje mi się, że jeśli jesteście fanami jedynki albo po prostu macie ochotę na odrobinę rozrywki w klimatyzowanym kinie w to upalne lato, to film podczas seansu was nie zawiedzie. To jedna z tych produkcji, które ogląda się z uśmiechem na twarzy i bez zażenowania, bo dużo się dzieje, humor zwykle trafia w dziesiątkę, a postacie są tak sympatyczne, jak to tylko możliwe. Problem w tym, że kiedy już wyjdzie się z kina i zacznie się myśleć o tym, co się zobaczyło, to bardzo szybko dochodzi się do wniosku, że w sumie to nie ma za bardzo o czym gadać. Ot, nic wielkiego się nie wydarzyło, niczego nowego film nam nie powiedział, ani nie pokazał, niczego nie wniósł ani do MCU, ani do superbohaterskiego kina w ogóle. W zasadzie to cały ten film wygląda na dość niepotrzebny. No bo tak, Scott Lang przeszedł swoją drogę od totalnego przegrywa do superbohatera, przynajmniej dla swojej córki, już poprzednio, więc ta postać sobie po prostu tutaj jest i film w zasadzie ma problem, by jakoś uzasadnić jego obecność w wydarzeniach, które obserwujemy. Druga protagonistka, Hope, jest już Wasp od początku filmu. I od początku filmu jest też kompetentną, dobrze sobie radzącą bohaterką. Więc żadna droga czy rozwój tej bohaterki nie ma miejsca i tutaj. Quantum Realm, czyli coś, co pierwszy Ant-Man wniósł do całego lore MCU, i przy okazji koncept, który mógł i zdaje się, że miał być rozwijany w kolejnych filmach, tutaj jest po prostu zwykłym, randomowym, innym wymiarem, wyglądającym jak jaskrawy, fluorescencyjny wasteland. I nie wiemy, jakie ma właściwości, jak to wszystko działa, co tam się dzieje. Od razu przypomniało mi się Negative Zone z ostatniej Fantastycznej Czwórki. Serio, podobieństwo całego konceptu jest bardzo, bardzo duże. No dobra, ale przecież nie jest tak, że absolutnie każdy film MCU musi coś wnosić do uniwersum. No to jest taka jakby drugorzędna rola. Po pierwsze, musi być po prostu dobrym filmem, prawda? No, ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Ale Ant-Man the Wasp jest też przecież sequelem. Więc siłą rzeczy powinien zrobić coś nowego i świeżego na bazie tego, co już znamy z poprzedniej części. Albo w ostateczności po prostu dać nam więcej tego samego, dać nam powtórkę z rozrywki, no bo nie oszukujmy się, większość studiów i wytwórni podchodzi do tego w ten sposób, że opakujmy to samo jeszcze raz i być może widzowie to znowu kupią. I widzowie, w tym także ja czasami, jesteśmy z tym okej, no bo mamy świadomość, że albo tak, albo wcale. Tylko że Ant-Man and the Wasp to wcale nie jest więcej tego samego. I jasne, tak jak mówiłem poprzednio, część elementów faktycznie jest podbita do potęgi, zajmuje więcej miejsca, jednak całościowo Ant-Man and the Wasp wypada zwyczajnie biedniej od poprzednika. Robiąc jedynkę, scenarzyści chcieli zrobić superbohaterski heist movie. I to już samo w sobie było czymś ciekawym i świeżym. Dwójka natomiast najbliżej by było do czegoś w stylu It's a Mad, 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 Mad World albo Rat Race. Czyli mamy grono bohaterów, które gania przez cały film za jednym bardzo ważnym dla nich przedmiotem, no i co jakiś czas krzyżują się ścieżkami.
Tyle, że całość nie koncentruje się jakoś specjalnie mocno na tej formule, a że akcja cały czas pędzi do przodu, to film niemal zapada się pod ciężarem fabularnych dziur i rozmaitych mniejszych i większych bzdurek. Do tego cierpi też tam masą ogranych tropów, które już dawno powinny umrzeć, jak na przykład kiedy antagonista nagle sadza wszystkich bohaterów na krzesłach, żeby w połowie filmu wygłosić 15-minutową dramatyczną mowę o swojej tragicznej genezie, albo kiedy scenarzyści dają Scottowi niedziałający poprawnie strój, bo nie wiem, z jakiegoś powodu podbije to element komediowy, albo podbije stawkę, kiedy jego kostium nie działa tak jak powinien. No to jest po prostu bardzo tanie i powiedziałbym, że raczej irytujące niż zabawne albo ekscytujące. I jasne, historia w pierwszym filmie była dość bezpieczna jak na możliwości, jakie daje koncept bohatera takiego jak Ant-Man. Ale raz, że była dość spójna, wiedziała na czym się skoncentrować, do tego był tam ten fajny element odkrywania czegoś nowego. Scott uczył się swoich możliwości, a z nim i my stopniowo poznawaliśmy nowe elementy. Dwójka to taki bałagan, postrzywany byle jak, żeby tylko to się nie rozleciało na naszych oczach, gdzie nie mamy pojęcia, co ten film w zasadzie chce nam przekazać, co chce nam powiedzieć o tych postaciach, no bo najciekawszy wątek, jaki tutaj jest, czyli o przeszłości Hanka Pyma i pewnych elementach, które teraz wychodzą na jaw, zostaje bardzo szybko olany i w zasadzie nie ma tutaj niczego, czego byście nie widzieli już wcześniej. Pomniejszanie się już było, powiększanie się już było, a najlepsze sceny Ant-Man and the Wasp są w trailerach, więc w kinie nic was nie zaskoczy. Pamiętacie jak w jedynce Scott stopniowo uczył się bycia Ant-Manem, żeby potem tę nowo nabytą wiedzę w kreatywny sposób wykorzystać, włamując się do biurowca Pymtechu? Cóż, w sequelu mamy powiększające się i pomniejszające samochody. Cały czas, aż będziecie mieli tego dość. Także tyle jeśli chodzi o kreatywne sposoby wykorzystania powiększania się i pomniejszania się. Cały film po prostu wygląda jak nieustanne przekładanie wajchy z jednej strony na drugą, żeby się powiększyć lub pomniejszyć. Wow, super ciekawe. Także no generalnie naprawdę nie ma o czym tutaj gadać, nie ma czym się jarać, nie ma czego analizować, nie ma o czym dyskutować najzwyczajniej w świecie. Może jeszcze nagram osobny materiał spoilerowy o zakończeniu, bo moim zdaniem jest absolutnie okropne i kompletnie psuje jakikolwiek konflikt, który mógł się rysować w tym filmie, no ale to następnym razem zobaczymy, czy w ogóle po premierze jeszcze ktoś będzie o tym filmie mówił. Ale tutaj muszę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, dość istotnej, biorąc pod uwagę, że Ant-Man the Wasp nie istnieje sobie w próżni i przynależność do dużego łączonego uniwersum z jednej strony daje mu pewne profity, na przykład stałe grono widzów, którzy pójdą na absolutnie każdy film, który ma przyklejone logo Marvel Studios, no ale też z drugiej strony spoczywa na tym filmie pewna odpowiedzialność. Otóż żyjemy w czasach, kiedy filmów superbohaterskich jest bardzo dużo. Wychodzi ich przynajmniej kilka co roku, a jak dodamy do tego jeszcze seriale, no to nie da się ukryć, że zbliżamy się do momentu, kiedy publika może się tematem znudzić. Nie sądzę, by filmy z superbohaterami zupełnie wymarły. Te porównania, które czasami się pojawiają do westernów, niegdyś królujących w kinie, kompletnie nie mają sensu, bo zupełnie zmieniły się realia, w jakich żyjemy, w jakich funkcjonuje Hollywood, ale na pewno przyjdzie kiedyś czas, kiedy filmy z superbohaterami nie będą tak bardzo dominować box office, jak na przykład w tym roku. I powiem tak, im więcej będzie takich filmów jak Ant-Man and the Wasp, tym ten czas przyjdzie szybciej. Dlaczego? Powodem, dla którego filmy MCU, czy w ogóle kino superhero, wciąż jest w swojej złotej erze, to możliwość robienia w ramach tej konwencji bardzo różnorodnych filmów. I w efekcie zaskakiwanie widzów cały czas czymś innym, czymś nowym, czymś czego nie widzieli wcześniej. Można to robić z nowymi markami jak Guardians of the Galaxy, Black Pantherem czy Deadpoolem, ale jeszcze więcej pieniędzy przynoszą odpowiednio zrobione sequele. Bo te nie muszą się bać małych eksperymentów, wciąż mając zagwarantowany jakiś tam zysk, będąc przecież częścią popularnej marki. Winter Soldier, Civil War, Thor Ragnarok, Logan to filmy, które zbudowały na bazie poprzedników coś nowego, zmieniły konwencję, podeszły do tematu inaczej i tym samym sprawiły, że widzowie pozostali tymi markami zainteresowani. I dalej są. Ant-Manowi i Osie, uwielbiam ten tytuł, bliżej do takich produkcji jak Iron Man 2, jak Thor The Dark World, czy sięgając do innej wytwórni jak X-Men Apocalypse. Czyli filmów, które jasne wniosły coś do lore swojego uniwersum, czy wprowadziły, nie wiem, nowych bohaterów czy coś, ale nie wniosły niczego nowego do formuły tych filmów. Nie zaprezentowały widzom niczego, czego by nie widzieli wcześniej. W związku z tym, mimo że masa ludzi, która poszła do kina te filmy, bawiła się na nich całkiem nieźle,
ale ta sama masa ludzi raczej nie ma już ochoty do nich kiedykolwiek wracać. I kto wie, czy to nie jest sedno relatywnie średnich, żeby nie powiedzieć słabych wyników finansowych nowego Ant-Mana. Te nie są jakieś fatalne, film pewnie ostatecznie osiągnie mniej więcej tyle co pierwsza część, może ją nawet przebije, jeśli Chiny będą hojne i dorzucą na przykład 100 milionów, tak jak poprzednio, a może nie, ale tak czy siak na siebie zarobi. Jednak, po pierwsze, sequele filmów MCU zawsze zarabiały więcej niż ich poprzednicy i wyjątkiem jest tylko Avengers, gdzie Age of Ultron zarobiło mniej niż pierwsza Avengers, ale to jest trochę specyficzna sytuacja, natomiast poza tym, zawsze sequele zarabiały więcej niż poprzednie filmy. I to często wyraźnie więcej. Jeśli więc Ant-Man będzie wyjątkiem, no to będzie można mówić o rozczarowaniu. A jest szansa, że faktycznie tak będzie. No a po drugie, Ant-Man The Wasp miało lepszy weekend otwarcia niż pierwszy Ant-Man. Co oznacza, że było zainteresowanie tym filmem większe niż w przypadku poprzednika. Ale coś sprawiło, że widzowie no nie wracali tak chętnie do kina na kolejny seans, jak w przypadku innych filmów Marvela. I obawiam się, że to właśnie dlatego, że to taki film, który jak się obejrzało raz, to już nie ma po cholery na niego wracać tydzień później. Albo taki, który w ogóle można sobie odpuścić w kinie, no bo przecież bilety kosztują naprawdę dużo, więc lepiej wziąć dzieciaki i iść z nimi na I nie ma mocnych 2 na przykład. Albo na, nie wiem, Noc oczyszczenia. Słuchajcie, jest tam gdzieś cała masa ludzi, która wiecznie jęczy, że o, filmy Marvela są takie podobne do siebie. No, co zrobić? Każdy ma prawo do swojej opinii, nawet jeśli ja osobiście uważam, że ta jest głupia, a osoby wyrażające takie tezy są najwyraźniej ślepi. Ale choć znalazłbym masę argumentów, że to bullshit i filmy takie jak Black Panther, jak Ant-Man, jak Guardians of the Galaxy, jak Infinity War, jak Winter Soldier itd. są do siebie tak samo podobne, jak podobne byłyby inne randomowe, wysokobudżetowe filmy, nie wiem, It, Jurassic World i Jumanji, tylko dlatego, że wszystkie zarabiają duże pieniądze, wszystkie kosztują dużo pieniędzy? To gdyby ktoś rzucił mi argumentem, czy raczej użył jako argumentu Ant-Man and the Wasp, no to nie miałbym zbyt wiele do powiedzenia. To taki film, który nie daje zbyt wielu argumentów, że MCU ma do zaoferowania cokolwiek więcej niż 2 godziny filmowego fast foodu. A moim zdaniem ma, blockbustery po prostu można robić lepiej i ciekawiej. Na szczęście przed nami już tylko znacznie lepiej się zapowiadająca Captain Marvel. A jeśli chodzi o Ant-Mana, to czas zawrócić z tej ślepej uliczki. Sama seria jest teraz w tym momencie, że albo weźmie się za to ktoś nowy, z nowymi pomysłami, albo dajmy jej spokój, niech Ant-Man się pojawia co najwyżej w jakichś team-upach. To fajna postać, ale szkoda jej na tak kiepskie filmy. I z takim wnioskiem was zostawię. Po wyjściu z seansu było mi zwyczajnie przykro, że tak fajna, zabawna i najwyraźniej, wszystko na to wskazuje, zgrana ze sobą obsada nie dostała lepszego scenariusza do zabawy. Dalej ich wszystkich lubię, dalej Ant-Man pozostanie moim ulubionym herosem Marvel Cinematic Universe, ale ten film raczej zaliczę tutaj do najsłabszych w całej rodzinie. I jestem pewien, że pod tym filmem będzie masa komentarzy mówiąca: hej, nie jest tak źle. Ja się bawiłem dobrze. Tobie się nic nigdy nie podoba. Ale jestem przekonany, że wystarczy, że minie trochę czasu i przynajmniej część z was, może nawet większa część, zmieni zdanie. I nie będzie do tego filmu zbyt często wracać. Natomiast wiecie, do jakiego filmu warto wracać? Do pierwszego Ant-Mana, więc jeśli go nie widzieliście, albo planujecie sobie nadrobić przed obejrzeniem, lub przypomnieć przed obejrzeniem Ant-Man and the Wasp, no to razem z Ceneo.pl, sponsorem tego odcinka, przygotowaliśmy dla was szybki, łatwy i przyjemny konkurs, gdzie wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Do wygrania są 3 płyty Blu-ray z filmem Ant-Man właśnie. Wystarczy, że w komentarzu poniżej odpowiecie, którego z bohaterów MCU lubicie najbardziej. 3 najciekawsze uzasadnienia zostaną nagrodzone filmem. Czas na swoje odpowiedzi macie do końca weekendu, czyli do 5 sierpnia 2018 roku do 23:59. Natomiast w opisie znajdziecie regulamin konkursu. Uprzedzam od razu, że odpowiedź Ant-Man będzie oczywiście uznawana. I kto wie, jeśli uzasadnienie będzie fajne, no to być może zostanie nagrodzone, ale wcale nie będę preferował jej odpowiedzi, okej? Tutaj moje preferencje, jeśli chodzi o sympatię do bohaterów, nie będą miały żadnego znaczenia. Okej, słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę, dzięki wielkie za wysłuchanie tego materiału. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jakie są wasze wrażenia po obejrzeniu filmu, jeśli już ten film widzieliście, bo oczywiście trafił do naszego kraju nieco później niż w wielu innych europejskich krajach, nieco później niż na Zachodzie, niż w USA, niż gdziekolwiek tam mieszkacie. Tak czy siak, dzięki jeszcze wielkie dla Ceneo.pl za współpracę przy tym materiale. Jeśli już szukacie czegoś do kupienia w sieci albo nie tylko w sieci,
no to zajrzyjcie na ceno.pl, prawdopodobnie tam znajdziecie najlepszą, najkorzystniejszą cenowo ofertę. Tyle ode mnie, słuchajcie, już się zamykam, trzymajcie się, cześć.